Witam wszystkich serdecznie na naszym najnowszym kanale YouTube History Hiking. Są to wędrówki po historii, wędrówki w głąb przeszłości. Oczywiście na pewno zabierzemy Was w tej podróży do różnych miejsc plenerowych, do różnych przestrzeni, do różnych miejsc, gdzie czas stoi w miejscu czasami nawet od 100 lat, ale w związku z okresem pandemii postanowiliśmy zacząć stacjonarnie, zacząć od świadectw historii, które czasami, być może, kompletnie nie były Wam znane. A jedno takie właśnie pod moją dłonią tutaj trzymam. Mowa to o Kronice. O Kronice, która przywędrowała na Dolny Śląsk, dokładnie do powiatu wałbrzyskiego z Afryki. Z południowej Afryki, dokładnie z Namibii. Jak to się stało, że z tak odległego kontynentu, z Namibii, ta książka związana z Dolnośląskim Pałacem Jedlinką trafiła tutaj na biurko w moje ręce? Otóż trzeba pamiętać, że przedwojenni właściciele, ostatni, byli Niemcami. I dopiero w 1945 roku na mocy postanowień jałtańskich cały Dolny Śląsk został oddany Polsce Ludowej. Ta kronika to zapis dziejów ostatnich 128 lat tego właśnie majątku. To zapis tego, co się tam działo, to zapis wszystkich trosk, wszystkich zmartwień, ale też zapis wybuchów i dziejów XX wieku. Wybuchu I wojny światowej, wielkiego kryzysu, a także wybuchu II wojny światowej, na przykład wejścia Rosjan, a nawet ukrytego przez ich potężnego, ciekawego majątku i skarbu. Wertując kronikę Dominium Tannhausen, oczywiście znajdujemy w niej masę niesamowitych smaczków. Co przede wszystkim? Stare artykuły z gazet, które mówią o rozwoju tamtego majątku. Możemy też dostać informację, kiedy pierwszy raz Bemowie zdecydowali się, aby kupić automobil. Jest to początek XX wieku. Nawet zapisano informację, że kiedy automobil przyjechał pod pałac, to ówczesny ogrodnik przestraszył się huku maszyny, schował się i bał się po prostu wyjść, twierdząc, że to na pewno jakiś czorś bądź diabeł siedzi w środku i tylko przyniesie jakąś, powiedzmy, złą rzecz na cały majątek. Dopiero Ulrich Bem, najstarszy syn z całego właśnie rodu, wytłumaczył ogrodnikowi, że jest to nowoczesna technika, że to wręcz przeciwnie, pozwoli im jeszcze lepiej rozwijać tylko majątek i ziemię. Jest oczywiście nawiązanie do dawnej historii pałacu, a więc do tego, co działo się przed Bemami, a więc do Karla Christera, który był magnatem porcelanowym, który stworzył pałac nazywany porcelanowym pałacem i mówiło się, że wszystkie szczebelki i tralki w tym pałacu są z porcelany. Jest rycina z XVIII wieku, która mówi, że jeszcze przed Karlem Christerem zarządza tym pałacem von Zeyertost, namiestnik Marii Cesarzowej Teresy Austrii, który jest wybitnym dowódcą wojsk i walczy nawet z Turkami pod Panczową. Ale idąc w głąb, dochodzimy do momentu, kiedy kończą się święta, czyli Weihnachten 1913 i zaczyna się słynny rok 1914, gdzie jeszcze nikt nie wie, że niedługo, bo latem, wybuchnie jedna z najkrwawszych wojen, jaka tak naprawdę nawiedziła ziemski glob. Nic nie zwiastuje jeszcze na zdjęciach pałacowych z 1908 roku, kiedy przepięknie zakwitły drzewka, kiedy fontanna wraz ze swoim ogrodzeniem tryska w górę i światło świeci pięknie słońcem na pałacowe okna, które, jak pisze kronika, kompletnie, jeśli chodzi o szyby, nie były wymieniane od 1856 roku, kiedy to właśnie Karl Christer wstawił je, kiedy połączył pasami szkło i tak naprawdę zostawił je w takim stanie, które są po dzień dzisiejszy. Widać pałac od dołu, od strony parku, widać od strony frontu. To są unikatowe zdjęcia, bo później już takiej sytuacji nie było. Natomiast mnie najbardziej oczywiście interesuje okres II wojny światowej i to, co działo się w pałacu w czasie II wojny światowej. I ta kronika, którą tutaj teraz delikatnie wertuję, oczywiście tę sytuację doskonale opisuje. Na każdym rogu tej kroniki pojawiają się daty. Na przykład w tej chwili jestem w 1935 roku, kiedy już od 2 lat niejaki kapral z wąsikiem Adolf Hitler jest kanclerzem Niemiec. I niestety, jeden z synów Bemów, dokładnie Walter, jest zafascynowany narodowym socjalizmem i zostaje członkiem SA, który odpowiedzialny jest jako SA Gruppenführer za całą, powiedzmy, taką organizację SA-manów w powiecie wałbrzyskim. Głównym właścicielem
i seniorem rodu jest Gustaw Bem, rotmistrz kawalerii pruskiej, który umiera w 1933 roku. Jego żona Klara, która widać zresztą na zdjęciu, umiera w 1942 roku. Z tego związku jest czworo dzieci, trójka synów i jedna córka. Najstarszy syn Urlich ginie w 1945 roku, bodajże marzec bądź przełom kwietnia, jest ranny, w nogę wdaje się zakażenie i umiera w lazarecie. Drugi syn, Werner, dostaje się na froncie wschodnim do niewoli, a trzeci syn na początku lat 20. w czasie kryzysu wyjeżdża do Afryki, nazywa się Reinhard, do Namibii. I tak naprawdę on przez okres ten burzliwy II wojny światowej i czas po nim cały czas jest w Namibii. Najmłodsza dziewczynka to Erika Bem, która dzień bądź dwa przed wejściem Rosjan do Jedlinki opuszcza pałac w stroju siostry Czerwonego Krzyża i udaje się przez Czechy, później do Niemiec, do strefy angielsko-amerykańskiej. To właśnie ci ludzie pisali tę kronikę i ich troski, i ich myśli, a także to, co działo się w ich życiu, zostało w tej kronice zapisane i zawarte. Byłem świadkiem, kiedy w 2008 roku rodzina z Nowego Jorku i rodzina z Namibii połączyła się w zgodzie po ponad 100 latach przed Pałacem Jedlinką. Widziałem, jak z torebki drżącymi dłońmi ta kronika wyciągana była i słyszałem, jak wnuczka Reinharda, a więc syna Bema z Afryki, powiedziała do dzisiejszych właścicieli majątku, do Radosława i do Adama Ledy, że miejsce tej książki, tej kroniki, którą zapisywał jej dziadek, jej tato, jej ciocia, jej rodzina w takim razie jest tutaj. Skoro majątek wraca, jest restaurowany, kiedy to wszystko wraca do tamtego czasu, kiedy to wszystko przepięknie tutaj prosperowało, to ta kronika musi również wrócić. I na ostatniej stronie, nikt by nie przypuszczał, kończę z tą kroniką w 50 roku, że ostatnia strona będzie stroną zostawioną po to, aby można było tą zgodę uwiecznić. I na ostatniej stronie jest właśnie napisane, że spotykamy się. Nasza rodzina ze stanu Nowy Jork, czyli rodzina z Lang-Waltersdorf i nasza rodzina z rodziny Tannhausen z Afryki, spotykamy się przed pałacem w Jedlince, aby uścisnąć się i pogodzić wreszcie po ponad wiekach, aby dać świadectwo tym, którzy kupili ten pałac, że my będziemy wam pomagać, że ciągle naszym duchem i sercem jesteśmy w odnowieniu naszego majątku i abyśmy byli na zawsze przyjaciółmi, aby to, co nas podzieliło, nigdy już nie wróciło. Tutaj była głównie już skierowana do Polaków sprawa, jeśli chodzi o II wojnę światową. Ja poznałem osobiście całą tą rodzinę. Nawet w czerwcu tego roku Günter Bem ze stanu Nowy Jork miał przyjechać do Jedlinki. No miała być to taka dość smutna podróż, dlatego że on zaznaczył, że to już ostatni raz. Wiek nie pozwala mu przyjechać więcej. No i niestety pandemia spowodowała, że ta podróż w czerwcu się nie odbędzie. Ale poznałem go wielokrotnie, wiele razy, dlatego że przyjeżdżał na Jedlinkę kilkanaście razy. Co powodowało, że myśmy tych rozmów historycznych odbyli bardzo dużo. Jedna szczególnie utkwiła mi w głowie, kiedy... W ogóle jak się pije z XIX-wiecznej zestawy znalezionej właśnie poprzez tych, którzy schowali, no to ten smak historii jest całkowicie inny i pozwala dostać nawet jeszcze większego powera, aby więcej opowiadać. I kiedy z Gustawem, z Günterem Bemem spacerowaliśmy po dziedzińcu w Jedlince, opowiadał mi na przykład taką, pamiętam jedną historię, która utkwiła mi mocno w głowie. Mówi, że na szczycie góry, obok pałacu, mieścił się gabinet. Gabinet, pytam jaki? Altana z pięknego rzeźbionego lipowego drewna. I to był gabinet lipowy, Linde gabinet. Szło się aleją lipową, wychodziło się na szczyt i w tym gabinecie siadało się na ławę i cała przepiękny krajobraz właśnie gór Sowich wyłaniał się po prostu przed oczami. Mówi, i tam tylko nauczyciel brał, mówi, dzieci z pałacu i tam dał im czytać Goethego.
Tam się tylko czytało Goethego. Czytało się Goethego i spoglądało się na tą piękną przestrzeń, na ten właśnie krajobraz. I czytało się Goethego. Pomyślałem sobie wtedy, Boże, jaka wysoka kultura czytać Goethego w lipowym gabinecie, lipową aleją, na przepiękności, powiedzmy, krajobrazu i górskich. Jaka wysoka kultura. Ale jednocześnie pomyślałem sobie też, no tak, ta wysoka kultura wymyśliła komory gazowe. I to jest tak potężne zderzenie, które myślę, że nawet najwybitniejsi dzisiaj psychologowie nie potrafią do końca dać odpowiedzi i wyjaśnić. Oczywiście bardzo chciałbym pokazać Wam niektóre fragmenty i smaczki, jakie zawarte są w tej kronice. Na przykład to tym niezwykłym smaczkiem, o którym mówiłem, zasuszona szarotka od XIX wieku, więc specjalnie zrobię jej bardzo dobre zdjęcie, abyście potem mogli ją spokojnie zobaczyć na naszym Instagramie. O. Oczywiście tych smaków jest znacznie więcej. Myślę, że taką gratką byłoby dla Was piękne zdjęcie z 1908 roku, które pokazuje cały front pałacu, które pokazuje służącą jeszcze w fartuszku i prawdopodobnie małą Erikę, czyli córkę właściciela i samego Gustawa Bema, z przepięknie ogrodzoną z kutego metalu fontanną. Oczywiście śladów kompletnie dzisiaj już po tym nie ma. To zdjęcie i tą znamienitą datę 1908 rok również sfotografuję dla Was, abyście mogli ją na naszym Instagramie spokojnie zobaczyć. Myślę jeszcze, że bardzo ciekawym tematem dla Was byłyby wspaniałe zdjęcia, które ukazują pałac od strony parku. Dzisiaj oczywiście jest to wszystko zachwaszczone bardzo mocno, dopiero w przyszłej perspektywie właścicieli ostatni mają, współcześni właściciele mają dzisiaj mają plan zagospodarowania parku, ale to zdjęcie jest niezwykle ciekawe, gdyż prawdopodobnie właśnie z pałacu, na tym zboczu, które sfotografowałem, wychodził tunel, tajne przejście. I z tego, co się orientuję, to jest zielone światło, aby tego tunelu poszukać. Więc jeżeli będziemy robili tą akcję, to na pewno śledźcie nas i będziecie mogli ją spokojnie na naszym kanale zobaczyć. Na dzisiaj to tyle. Zapraszamy Was też do drugiego odcinka, jeśli chodzi o kronikę Tannhausen. Oczywiście w drugim odcinku wyjaśnię i opowiem to, co chyba najbardziej ciekawe w całej tej kronice, a więc okres II wojny światowej. Okres wejścia organizacji TOT do Pałacu Jedlinka, gdzie później właśnie Pałac Jedlinka jest siedzibą kierownictwa budowy Rize, a więc podziemi w Górach Sowich. Oczywiście wejście Rosjan. I co chyba najbardziej intrygujące dla każdego z nas i bardzo ciekawe, to ukrycie prawdziwego skarbu, który rzeczywiście w tej kronice opis cały dokładnie się znajduje. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, także dajcie suba. Pamiętajcie również o dzwoneczku. I co Wam mogę zdradzić? Mogę Wam zdradzić, że zastawa, z której obecnie piję dzisiaj w odcinku herbatę, jest tylko 5 lat młodsza od kroniki Tannhausen. 1897 rok, kronika 1892. Pamiętajcie, jeśli Was coś intryguje, jeśli chcecie o czymśkolwiek z nami się podzielić, jeśli chcecie coś nam napisać, albo nawet i też zwrócić uwagę, to śmiało piszcie w komentarzach, postaramy się na wszystkie te komentarze Wam odpowiedzieć.